mikrofonik? Nie, nie. Proszę, nie będziesz mówił tam. Nic? Będę mówił. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy was serdecznie. Ten cykl się nazywał Spotkanie z grzechem. I nadal tak się nazywa. Zawsze jest gość jakiś i to spotkanie polega na tym, że... No po prostu, jak spotkanie, że... Ludzie ze sobą rozmawiają, wymieniają jakieś uwagi i tak dalej, i tak dalej. To jest jakieś ludzi z gitarami najczęściej, piszącymi piosenki, albo śpiewającymi piosenki, spotkanie i do tej pory zawsze tak było, że... Znaczy, przeważnie tak było w dużej mierze, że ja nie znałem dobrze tej drugiej osoby, którą zapraszałem na takie spotkanie. Asię miałem okazję słyszeć na przeglądzie kiedyś tutaj pieśniarski i parę razy się spotkać. Ale za dużo o tobie nie wiem. A co byś chciał wiedzieć? Znaczy dzisiaj się już trochę dowiedziałem, ale... To może tak w trakcie spotkania, ale co bym chciał wiedzieć? A co może wy byście chcieli wiedzieć o Asi? Czy możesz po prostu zapytać? Skąd jesteś, Asia? Ja jestem z wielu miejsc. W ogóle jestem originally z Opola. Z Opola? Tak, stolica polskiej piosenki. Aha, ja myślałem zawsze, że gdzieś... Chodziłam do liceum koło amfiteatru. Aha. No tak było. Czyli mamy Opolankę. Ale już tam długo nie mieszkam. Teraz mieszkasz we Wrocławiu? Teraz mieszkam we Wrocławiu, tak. I czym się zajmujesz na co dzień? Zajmuję się nauczaniem angielskiego. Jeżdżę po różnych firmach i rozmawiam z ludźmi po angielsku. To chyba fajna praca. Tak, właściwie tak. To dobrze. No, pięknie wyglądasz dzisiaj. Bardzo dziękuję. Słuchaj, Jasiu, ja sobie tak pomyślałem, że skoro dziś jest Dzień Kobiet, to ja tak do minimum ograniczę swój udział, a tobie dam pośpiewać, dobra? Myślę, że też... No, w porządku, musiałam będzie na zmianę śpiewać. No. Tak, na zmianę będzie, tylko że ja będę takie króciutkie. Ostatnio rozmiłowany jestem w takich bardzo krótkich formach, bo już się przekonałem, że te najkrótsze formy to później się rozrastają do takich wielkich. Chociaż mi ostatnio wychodzą długie teksty. Tak? No, to będzie równowaga. To będzie równowaga. W każdym razie, bo ty byłeś na takim, jak u Anety grę Dotki, na gitarze, te takie dziwne dźwięki różne, to były utwory długie, a one po minucie miały. W momencie powstania, więc nie boję się grać. Dzisiaj w ogóle też chciałbym Państwu zaprezentować ze swojej strony taką... Gra ta gitara? Uwaga. Cześć. Ja chciałbym zaprezentować takie, teraz pracuję nad takim, dokopałem się do utworów napisanych 150 lat temu. Przez być może jakąś cząstkę mnie, ale autorem utworów, które chcę grać dzisiaj, jest Oskar Kolberg, o którym wszyscy wiedzą, że był ludoznawcą, a nie wszyscy wiedzą, że był muzykiem i pisał utwory, napisał też operę. Ja dzisiaj wykonam po prostu fragmenty opery pod tytułem Król Pasterzy. Dobra? Dobra. Zacznę czymś takim, bo zawsze zaczynam. No weź sobie mikrofon, że się... Nie, bo ja nie będę śpiewał, tylko będę grał. Gdzie instrumental?